Dzień dobry widzowie, ludzkim językiem, a bardziej skarbnicy, członkowie zarządu. Dziś wracam do Was z kolejnym, z kolejnym tematem. Temat jest, w mojej ocenie, istotny i ważny. Nagrywam ten film 7 marca. A wiecie, że powoli zbliża się zeznanie podatkowe CIT. W głównej mierze podzieliłem, czy chcę podzielić ten temat na dwa aspekty. Pierwszy, czyli ten, który. Dzisiaj kieruję do wszystkich jednostek, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są organizacjami pożytku publicznego. Dlaczego? Dlatego, że jak już wiecie, z mojego kanału yy, macie do dyspozycji książkę Skarbnika, ma do, macie do dyspozycji raport kasowy. Pytanie, czy ja na tym mogę prowadzić rachunkowość? No i teraz właśnie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przejść przez kilka rzeczy teoretycznych. Jak wiecie, od 2021 roku mamy ustawę o ochotniczych strażach pożarnych. Ta ustawa oczywiście nie reguluje w sposób jednoznaczny wszystkiego. Jest oczywiście aktem normatywnym w randze ustawy, no a ustawy należy przestrzegać. Dura lex sed lex. Natomiast oczywiście również też mamy dość prostą zasadę płynącą z przepisów ustawowych. Lex superior droga leg inferiori. To znaczy, że akt normatywny rzędu niższego nie może wstać w sprzeczności z aktem normatywnym rzędu wyższego. Mówiąc najprościej, to co jest zawarte w ustawie, nie mogę sobie uprościć. I idąc dalej, co powiedziała, co, co stanowi artykuł 1 ust. 1 ustawy? Ano stanowi to, że my jako jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, bo przecież wiecie doskonale, że jestem skarbnikiem w swojej jednostce, jesteśmy stowarzyszeniami. Jesteśmy stowarzyszeniami oczywiście w rozumieniu prawa o stowarzyszeniach. Co to oznacza? No to oznacza między innymi to, że jesteśmy cudzysłów osobami prawnymi. To znaczy, że wszelkie nasze decyzje zapadają na zarządzie. Naszym organem wiodącym, cudzysłów wiodącym jest nasze walne zebranie. To, co walne zebranie podejmie, zarząd musi wykonać. Jeżeli zmienią się. Dane zarządu, zostanie kto inny wybrany, kto inny będzie w komisji rewizyjnej, należy sporządzić odpowiedni formularz, wysłać do KRS-u, aby nanieść zmiany. Czyli posiadamy wpis do KRS-u, czyli mamy numer KS, po, po, rzecz podstawowa, najpierw NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej, następnie REGON. Następnie, KRS, czy jesteśmy osobą prawną. Następnie, oczywiście, pomocniczo są jednostki, które są w systemie ratowniczo-gaśniczym, mamy system ID OSP i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w głównej mierze skupmy się na prawie o stowarzyszeniach. To prawo o stowarzyszeniach, moi drodzy druchowie, oznacza, że wszyscy mamy prawo się zrzeszać. Mamy prawo się zrzeszać na. Zasadach określonych w przepisach odrębnych, i dla nas właśnie przepisem odrębnym jest ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. Wracając do ustawy, musicie też mieć świadomość, że co dała nam ustawa OSP? Ustawa OSP dała nam możliwość zwrócenia się do gminy. Czyli na wniosek zarządu OSP, gmina bezpłatnie prowadzi ewidencję majątku, księgowość oraz rachunkowość Ochotniczej Straży Pożarnej. Tutaj zamiennie używamy słów księgowość, rachunkowość. No to spróbujmy odpowiedzieć na dość proste pytanie, czymże jest księgowość, a czym jest rachunkowość. Oczywiście korzystam z własności intelektualnej innych, więc podaję przypis. Podstawowy element składowy rachunkowości, Księgowość stanowi część rejestracyjną rachunkowości. Czyli chciałby się powiedzieć, że księgowość jest szersza, a rachunkowość jest wycinkiem czego? Naszej księgowości. Słuchajcie, nie uciekniemy od tego jako jednostki, nawet jak jesteśmy jednostkami ochrony przeciwpożarowej, to pamiętajcie, że działamy w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach. Zatem, jeżeli jesteśmy stowarzyszeniem, to co? Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia muszą prowadzić księgowość nawet wtedy gdy ich jedynym przychodem są składki członkowskie. Oczywiście podstawą tego wszystkiego, czyli w jaki sposób mam prowadzić rachunkowość, jest ustawa o rachunkowości. Wiecie też doskonale, że oprócz tego, że sporządzamy sprawozdanie finansowe, to dzięki tej mojej książce skarbnika, którą możecie prowadzić, macie sprawozdanie na potrzeby Waszych walnych zebrań, tą rozszerzoną wersję, gdzie zaznaczacie po stronie przychodowej, po stronie kosztowej, jakiego rodzaju są to wasze wydatki. Natomiast no, macie też świadomość, że kiedy, jak kiedy, ale w marcu przyjdzie czas na zeznanie podatkowe, na zeznanie podatkowe, czyli CIT 8 i załącznik do tego. Do tego cita. Co się dzieje dalej? Przecież sprawozdanie finansowe. Jak się wczytacie dalej i zapytacie wujka Google, czy jednostka ochotniczej Straży Pożarnej musi sporządzić sprawozdanie finansowe, to oczywiście będzie ta odpowiedź potwierdzająca. Tak, musimy sporządzać sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ale czy zawsze? No więc stawiam pytanie, moi drodzy skarbniczy i ki, skarbniczki i skarbnicy, członkowie zarządów, prezesi. Bo przecież jesteśmy organem kolegialnym, czy też komisje rewizyjne, które nam w tych pracach pomagają. Czyli jak zatem prowadzić pełną, jak zatem prowadzić tą rachunkowość i księgowość? Tak jak powiedziałem na początku nagrania, Dzisiaj nie będę się zajmował pełną rachunkowością. W bardzo dużym uproszczeniu i co do zasady pełną rachunkowość będą prowadziły te jednostki, które posiadają status organizacji pożytku publicznego, będą prowadziły te, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych. Na to będzie odrębny materiał. Kolejna rzecz, czy ja mogę prowadzić tą rachunkowość w rozumieniu ustawy o rachunkowości i w rozumieniu ustawy o stowarzyszeniach na książce skarbnika? Za chwilkę na to odpowiem. Ale przede wszystkim skupcie się na tym, co jest na środku, czyli uproszczona ewidencja przychodów i kosztów. To jest podstawowy dokument. Oczywiście wszystkie linki będą, będą w opisie, tu się będą pojawiały też przebitki. Ważna jest rzecz, jaka, e, e, drodzy Państwo i kochani e, moi e, e, strażacy. No to zwróćmy uwagę, co się dzieje dalej. Ta, czy, tak jak powiedziałem, pełną rachunkowość prowadzą te jednostki, które prowadzą działalność gospodarczą i posiadają status organizacji pożytku publicznego. Nie będę na razie tego rozwijał, bo na to będzie. Odrębny film. Ale przede wszystkim, słuchajcie, wszyscy ci, którzy nie prowadzicie działalności gospodarczej, nie posiadacie organizacji pożytku publicznego, ja tutaj pomijam ten sposób, który jest możliwy, gdzie wpisujecie numer KRS zarządu głównego, a w celu szczegółowym podajecie waszą jednostkę. Ile was to kosztuje? Co do zasady, 15% wartości, kiedyś 1%, teraz 1,5%, choć przeczytałem na jednych z grup, mam nadzieję, że to jakieś nieporozumienie. Że nie w całości tego 85% wracało do jednostek. Jeżeli posiądę taką informację, bo pewne sprawy wdrożyłem w życie, dostanę tą informację na pewno z Wami się podzielę na tym kanale. Więc przede wszystkim musimy prowadzić rachunkowość na podstawie tegoż aktu normatywnego, który będzie za chwilę. W związku z powyższym pytanie. Czy mogę prowadzić, czy z ustawy o stowarzyszeniach w związku z ustawą o rachunkowości, uwzględniając naszą ustawę SP, posiadając książkę skarbnika, czy jesteście w stanie sporządzić prawidłowe sprawozdanie CIT 8? Przyjmując pewnego rodzaju założenie, i nawet bazując na tej, na tej moim dokumencie, czy moim Excelu, który sobie pobraliście, tym rozszerzonym, przyjmując założenie, że nie macie żadnych innych przychodów za wyłączeniem przychodów statutowych. Są to darowizny, są to składki członkowskie, zdecydowanie i bezapelacyjnie, w pewien sposób na pewno będzie to formą pomocniczą. Natomiast no musicie mieć niestety świadomość, żeby sprowadzić ewidencję na podstawie rozporządzenia w sprawie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Na razie was wprowadzam, bo następny film będzie z obsługi, czyli ze sposobu prowadzenia tego dokumentu, czy w zasadzie tego sprawozdania i załącznika do rozporządzenia, jakim jest to zestawienie. W związku z powyższym marzec, CIT-8, ale żeby zrobić CIT-8 musicie podać przychody, a jak robimy załącznik, to muszę udowodnić, że one są wolne od podatku, tak, czyli wszystko przeznaczyliśmy na kwestie statutowe. Oczywiście może nas trochę mylić ta to nazewnictwo, bo sprawozdanie finansowe też składamy na walnym zebraniu, ale na druku, na druku OSP. Tego wszystkiego oczywiście dowiadujecie się z tych moich krótkich forum filmowych, które znajdują się na moim, na moim kanale. Oczywiście, pomocniczo, moi drodzy, myślę, że jesteście i posiadacie. Świadomość tej opinii, którą przygotował dla zarządu głównego adwokat Krzysztof Miazga. ona jest dostępna, ona jest dostępna na stronach internetowych, zatem zwróćmy uwagę, co tutaj jest poruszone. Tak jak zwrócicie uwagę, przed chwilą powiedziałem, tak, powinniśmy prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą rachunkowości, ale jeżeli jeżeli. Jesteście małą jednostką, jednostką, która y, nie prowadzi działalności gospodarczej. Możecie skorzystać z uproszczenia określonego w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To jest właśnie ta podstawa, do której, czy, która pozwala nam prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Oczywiście, link będzie w materiale, jest to do zapoznania. Ja tutaj Wam nie będę tego cytował. Co jest najważniejsze z tego? Najważniejsze z tego, oczywiście, jest to, żeby prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, to oczywiście musicie podjąć stosowną uchwałę w tym zakresie, czyli uchwałę podejmuje walne, ze, walne, zebranie, walne zebranie, które może być oczywiście. E, sprawozdawcze, czasami jest sprawozdawczo-wyborcze, natomiast do każdego 30, czyli w zasadzie do 30, e, do 30 stycznia. W zasadzie w terminie 30 dni od, od dnia rozpoczęcia powinniśmy zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego, bo to powoduje, że nie musicie sporządzać sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości wynikającego z artykułu 45, czyli bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki. Czyli to daje nam tą uproszczoną, uproszczoną ewidencję. Ta uproszczona ewidencja, Oczywiście wynika skąd, skąd ona wynika. Wynika, słuchajcie, z rozporządzenia ministra finansów 22 października 2018 roku. To rozporządzenie przedstawia nam sposób prowadzenia tejże ewidencji. Pamiętajcie o tym, żebym mógł ją prowadzić, muszę prowadzić księgi rachunkowe w sposób uproszczony. Mam oczywiście świadomość, że być może oglądają mnie skarbnicy, czy członkowie zarządów, czy być może jakiś strażak, który podpowiada swojemu skarbnikowi zobaczyć coś tam gość opowiada w internetach. Czy to rzeczywiście nas dotyczy w pełni jestem świadom dużych, jednostek mniejszych, w ogóle moglibyśmy zacząć od tego na podział w systemie i poza systemem. Moglibyśmy sobie to podzielić, na przykład na wysokość przychodów i wysokość kosztów. Normalną sytuacją, że jeżeli jesteście systemową, pytanie znowu, którym JOTem jesteście. tak, No bo to wszystko jest ze sobą powiązane. Niemniej jednak, słuchajcie, niezależnie od tego, jaką jesteście jednostką, no pewne obowiązki rachunkowe na nas spoczywają. I co ta nasza ewidencja wymaga, wymaga od nas? Wymaga od nas prowadzenia ewidencji zbiorów zapasów obrotów, które tworzone są w załączniku numer jeden i w załączniku. Numer dwa. Jak to wygląda? Wygląda to słuchajcie, jak normalna tabelka. Ta tabelka ma datę zdarzenia. Zobaczcie, to trochę przypomina tą naszą ustawę. Trochę przypomina tą naszą książkę skarbnika, natomiast nie do końca. Natomiast w zasadzie zobaczcie: tak na dobrą sprawę macie podział na przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego. Macie przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług, czyli generalnie mamy przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, mamy przychody z działalności polegającej na sprzedaży towarów i usług, mamy pozostałe przychody i razem przychody. Sumowanie przychodów, coś co podajecie w CIT-ie, pamiętajcie, bo tam podajemy przychody przecież, prawda? I potem macie koszty uzyskania przychodów i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, co jest uznawane za koszt uzyskania przychodu, a co jest uznawane za koszt niestanowiący koszt uzyskania przychodu, to pamiętajcie, w takich naszych jednostkach, które mają składki członkowskie i mają czasami darowizny i przeznaczamy wszystko na działalność statutową, naszą działalnością statutową, idąc dalej w naszą ustawę, są wszelkie działania związane z ochroną mienia, pożytku publicznego, czyli wszystko to, co wynika z ustawy. W związku z powyższym, to jest ten pierwszy element, który prowadzicie. Czyli tak jak wypełniacie, być może cały czas robicie książkę skarbnika, tak jak dzielicie trochę. Ona jest podobna, natomiast nie jest ona taka sama, bo podatni nie ma tych informacji już w tej mojej, którą Wam oddałem i możecie pobierać, już trochę więcej tych informacji jest zawartych. Prowadzicie tą, prowadzicie tą ewidencję na takiej tabelce. No, oczywiście macie opis, i teraz jest napisane, co gdzie podajemy. I teraz ważnym jest, słuchajcie, jest jeszcze jedno zestawienie przepływów finansowych. Tak jak powiedziałem, zrobię odrębne nagranie, bo już patrzę na zegar, zbliżam się do 15 minut, a obiecałem sobie, że nie będą to długie formy, natomiast no, pewnych tematów nie da się zrobić krótko. To już dzisiaj Wam obiecuję, że będzie kolejny odrębny firm, film, tylko i wyłącznie jako instruktaż z przygotowywania tego zestawienia. Oczywiście w czym? No w Excelu. Możecie robić to ręcznie, jeżeli macie kilkanaście operacji, Możecie to zrobić ręcznie, no ale w zasadzie dzisiaj, nawet jak nie mam formalnie Excela czy jakiegoś arkusza kalkulacyjnego, to zawsze będziecie mogli to od, odtworzyć czy otworzyć w rzeczach, które są dostępne w naszych, w naszych murach. Także to, co ja chciałem dzisiaj Wam zaprezentować, to, co ja dzisiaj Wam chciałem zaprezentować i podpowiedzieć, to pamiętajcie, prowadzimy księgi rachunkowe na podstawie. Ustawy o rachunkowości. Przy kolejnym filmie, gdzie będę Wam pokazywał, jak wypełniać to, jak wypełnić obowiązek wynikający z tego rozporządzenia, punkt po punkcie, kolumna po kolumnie, przejdę z Wami tak, abyście nie mieli problemu z wypełnieniem ciążącego obowiązku na kim? Na zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej. Bo pamiętajcie, czas ucieka, 7 marca, a do końca marca musimy ogarnąć się z CIT-em, tak, żeby go w sposób właściwy złożyć. Tak jak też było na jednym z filmów, będzie instruktaż przypominający w pewien sposób, systematyzujący sposób sporządzania, sporządzania sprawozdania, sporządzania zeznania podatkowego CID-8. Tym niemniej, na ten moment bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że. Troszeczkę rozjaśniłem Wam kwestie związane z aspektami dotyczącymi rachunkowości ochotniczych straży pożarnych.